Setki osób zgromadził na hali sportowej w szkole podstawowej w Kroczycach koncert noworoczny zorganizowany przez Dom Kultury w Kroczycach. Koncert noworoczny, coroczny, wprowadziłem go, kiedy właściwie pierwszy rok byłem dyrektorem. Wiedziałem, że są koncerty noworoczne, ale ja chciałem prowadzić taką formułę, którą jakby ja preferuję z racji z mojego zawodu, czyli muzyka, śpiewaka, dyrygenta. I te koncerty co rok zbierały coraz lepsze opinie i cieszyły się coraz większym powodzeniem. No i przerwała pandemia tak naprawdę. No i byliśmy ciekawi, jak to w tym roku zareaguje publiczność, mieszkańcy i wszyscy goście, ale pokazał, że jest zapotrzebowanie. Mało tego, mamy, okazuje się, naprawdę mnóstwo talentów u nas w gminie, które trzeba preferować. Jestem zwolennikiem, że nie wolno wydawać, nie należy wydawać pieniędzy na skończone gwiazdy, które mają wymagania techniczne często droższe niż cały koncert, a lepiej zainwestować w swoich artystów, w swoje talenty, w swoją młodzież, dać im możliwość zaprezentowania się przed wspaniałą publicznością, przed wspaniałymi gośćmi, we wspaniałym repertuarze i ze wspaniałą orkiestrą. Nie z podkładem, nie z półplaybackiem, tylko z orkiestrą, z organizmem na żywo, który przez kilka dni pracuje na to, aby ten sukces był po prostu wielki. Koncert otwarł występ Gminnej Orkiestry Dętej w Kroczycach pod kierownictwem Tomasza Zawackiego. Zebranych gości powitała prowadząca koncert Anita Maszczyk. Ja wiem, że głównymi widzami dziś są mieszkańcy gminy Kroczyce, których witam bardzo serdecznie. Ale wiem także, że są inni miłośnicy tego rodzaju sztuki. Niektórzy, aby znaleźć się na koncercie noworocznym w Kroczycach, przejechali wiele setek, tysięcy kilometrów, a są i tacy, którzy, aby znaleźć się tu dzisiaj, przeprawili się przez kanał La Manche. Głównym motorem koncertu była Jurajska Orkiestra Kameralna, która już na samym początku pod batutą Leopolda Stawarza towarzyszyła młodym artystom z zespołu Małe Kroczyce w czasie ich występu. Paweł Adamek stanął na czele orkiestry w czasie, gdy widzowie mogli zobaczyć artystów Dębickiego Stowarzyszenia Muzyczno-Śpiewaczego, którzy zaprezentowali wielkie przeboje muzyki klasycznej i rozrywkowej, a także fragmenty musicalu pod tytułem Dźwięki muzyki. Wśród kroczyckiej widowni zawsze wiele emocji budzi występ zespołu pieśni i tańca Ziemia Kroczycka, który jak zawsze zaprezentował się z przysłowiowym przytupem. Koncert był okazją do wręczenia nagród w konkursie literackim na najlepsze opowiadanie świąteczne związane z gminą Kroczyce, zorganizowanym przez Dom Kultury oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Kroczycach. Tegorocznym tematem opowiadania był Ukryty skarb w Kroczycach, a pierwsze miejsce zdobyła pani Katarzyna Jermacz. Anita Maszczyk swoim solowym występem rozpoczęła galę lokalnych wokalistów. Mnóstwo
mnóstwo wokalistów, znaczy właściwie taka ogromna większość solistów dzisiejszego koncertu to są oczywiście mieszkańcy gminy Kroczyce, bo dbamy tutaj przy okazji koncertów noworocznych, aby to właśnie ich, zwłaszcza tych młodych, zdolnych wykonawców pokazać szerszemu gronu. No i myślę, że się świetnie udało. Oprócz tego gościliśmy także młode talenty, takie zawierciańsko-kroczyckie, ale to jest wszystko, powiedzmy, to są wszystko mieszkańcy powiatu zawierciańskiego. W utworze pod tytułem Jancio zaprezentowali się Olimpia Karbownik i Grzegorz Piłka. Aleksandra Szpor zaśpiewała utwór Memory pochodzący z musicalu Cats. Bernard Stawarz dyrygował Jurajską Orkiestrą Kameralną w utworze własnej kompozycji. W czasie koncertu publiczność miała okazję zobaczyć i usłyszeć instrumenty niespotykane na co dzień. Dwa dodatkowe instrumenty, które tutaj zrobiły furorę, to były skrzypce elektryczne, które przydały się w utworze Ring Christmas Bells, który służył jako akompaniament do pool dance w wykonaniu Michaliny Nędzy, coś zupełnie nowego na naszych koncertach. I piła. Piła, która nam się najczęściej kojarzy jednak z zakładem stolarskim albo z przybudówką i z robótkami ręcznymi, a tu okazało się, że jest świetnym instrumentem. Myślę, że też wprowadziła taki ciekawy zamęt. A te nasze koncerty są lepsze niż w Warszawie, bo jest tu ładnie i milej i tanie i bardzo ciekawie. Karolina Mikoda zaśpiewała utwór Matahari, a Aleksandra Szpor i Bernard Stawarz wystąpili w utworze Nie obiecuj nic. Napisano na nasz temat prezentek, lecz pojęcia nic w nas nie ma, że kobieta to nie do wiary, to nie do wiary. Każda kobieta ma coś w sobie z Matahari. Ignacy Siarkowski dyrygował orkiestrą w czasie, gdy Leopold Stawarz śpiewał utwór Celofan z musicalu Chicago. Celofanowy gość, wytęgnie wrogiem się, przewiercić ktoś na skroś, przeleci krok na wylot i przemile. Konwocie to zespół wokalny, który zaprezentował się z Małymi Kroczycami w utworze Orinoco Flow. We wspaniałych strojach zatańczył zespół pieśni i tańca Ziemia Kroczycka, Poloneza, Michała Kleofasa-Ogińskiego.
Wójt gminy Kroczyce Stefan Pantak podziękował wszystkim za tak liczne przybycie na koncert noworoczny. Pokrótce podsumował działania gminy Kroczyce w minionym roku i korzystając z okazji złożył podziękowania wszystkim zaangażowanym w rozwój gminy, a nam prywatnie zdradził tajemnicę przygotowania tak wspaniałego widowiska. Chciałem podziękować panu marszałkowi, że w zeszłym roku udało nam się pozyskać znaczne środki finansowe na budowę fotowoltaiki. Kończymy, proszę państwa, realizację projektu 500 instalacji. Ale proszę państwa, mamy tam nowe wnioski. Mamy pompy ciepłe dla mieszkańców. Mamy, proszę państwa, budowę fotowoltaiki jeszcze. Chciałbym tu zaprosić na scenę panią Marię Materla, reprezentanta pana marszałka, który marszałek nie mógł przybyć. Panie Mario, proszę przekazać życzenia panu marszałkowi za to, co zrobił dla gminy Kroczyce i prosimy o więcej. Gdyby nie pani poseł, to nie mielibyśmy takich wspaniałych wyników finansowych. Między innymi, proszę państwa, 33% budżetu to są środki inwestycyjne. To, proszę państwa, będziemy budować 15 odcinków dróg. To jest, proszę państwa, budowa kanalizacji. I to, co najważniejsze, o które starałem się 3 lata, pani poseł, to są skromne środki finansowe, ale nie mogliśmy dłużej patrzeć, jak młodzież szkolna w szkole w Traduach nie może ćwiczyć na wojsku. I dzięki pomocy pani poseł udało się te środki finansowe pozyskać. Także proszę państwa, wielkie brawa dla pani poseł. No, Kroczyce są takim zagłębiem piosenkarskim. Bardzo dużo osób tu pierwsze szlify piosenkarskie zdobyły. Robią karierę teraz w Polsce. I dzięki temu staliśmy się sławni. Oprócz tego to jest sztuka doboru pracowników, którzy potrafią tak pięknie to wszystko zorganizować. A prywatnie jakie wrażenia po dzisiejszej imprezie? Dla mnie rewelacja. Co koncert to jeden poziom wyżej. Sądzę, że tak będzie dalej. Po podziękowaniach na scenie wystąpiły dobrze już znane kroczyckiej publiczności siostry Szlachta. W zorganizowanie tego koncertu zaangażowany był cały sztab ludzi. Przygotowania trwały cały tydzień, od początku tygodnia. Tutaj dzięki współpracy, naprawdę świetnej współpracy gminy, szkoły, pracowników gminy, pracowników Domu Kultury, ochotniczych straży pożarnych, hoteli okolicznych, tak samo. Dlaczego? Chcieliśmy, żeby nasza publiczność miała wygodne siedzenia i udało nam się zgromadzić, rzeczywiście pożyczyć z hoteli, za co wielkie, wielkie podziękowania dla hotelu Fajkier, hotelu Ostaniec, dla spółdzielni mieszkaniowej w Zawierciu. Za te fotele wszystkie, za to możliwość spędzenia tych kilku godzin w naprawdę dobrych warunkach. Ponad 60 osób stanęło na scenie w czasie, gdy Anita Maszczyk śpiewała utwór pod tytułem Now We Are Free z filmu Gladiator. Kroczycki koncert noworoczny zachwycił swoją publiczność, o czym świadczyły gromkie owacje na stojąco. Jeśli chodzi o ten obszar ziemski tutaj właśnie w moim okręgu wyborczym, to jest najwspanialsza muzyka, najwspanialsi artyści właśnie występujący na noworocznych koncertach w Kroczycach. Nie ma nic lepszego, nie ma lepszej rozrywki. Samo to, że ta sala sportowa, ta hala sportowa jest w stanie przyjąć, wchłonąć tyle istnień ludzkich, które się garną do słuchania tej olbrzymiej atrakcji muzycznej. Coś wspaniałego po prostu. No nie da się tych wrażeń wyrazić słowami, powiem wprost. Dzisiaj dzięki państwa gościnności ja znalazłam się w świecie przepięknych przeżyć muzycznych, artystycznych.
zostałam zabrana do świata wyobraźni, tańca i nie umiem tego wyrazić słowami. Po prostu było przepięknie. W gminie Kroczyce planowane są już kolejne wydarzenia kulturalne. Najbliższej imprezy mam w zamyśle warsztaty gospel wielkanocne ze znakomitą wokalistką z Gliwic, córką świetnego muzyka Norberta Blachy z Gabrysią Blachą. Jestem po wstępnych rozmowach i chciałbym, żeby ta nasza młodzież też znalazła swoje uwolnienie temperamentu i swojego talentu w muzyce gospel, bo to jest ta muzyka, która nie jest obwarowana zero-jedynkowo, kwadratowo, tylko jest tak, że pozwala na improwizację, na wyrzucenie z siebie wszystkich pozytywnych emocji. I myślę, że w okolicach właśnie Wielkanocy czy po Wielkanocy taki koncert gospel będzie. W tym roku mamy 15 wianki i to jest impreza, która nas jakby już mobilizuje teraz. I tak jak powiedziałem wcześniej, będę chciał bazować na naszych rodzimych artystach i dać im możliwość się wyszaleć, wyszumieć, żeby to nasi ludzie wystąpili przed naszą publicznością. Się podniosę, niosę Kroczycę, niosę Kroczycę.